stycznia 12 witam na kanale u zawodowego zbieracza złomu w piwnicy. Odbywa się olimpiada, gdzie walczy się o zwycięstwo. O 100 kilo miedzi, kto pierwszy nazbiera. Dlatego melodia moja rozpoczęła się taka właśnie dzisiaj na filmiku. Dwóch się umówiło i challenge sobie zrobiło, tak? Jeden, który filmy nagrywa, z drugim, który filmy nagrywa. Kto więcej uzbiera szlachetnego materiału złomowego do końca roku tego? No i fajne by to było, gdyby kilku się nie przełączyło, ale stali z boku stali i obserwowali. I tak się ze sobą naradzali. Może i ja przystąpiłbym do tych zawodów. Może i ja zyskałbym więcej popularności. Może ja bym trochę subów zyskał i więcej może jakiejś oglądalności. Więc zaczynali się przyłączać. Wybaczcie, ale jadę na żywo, nie wymyślam żadnego rymu. No i tak to właśnie zaczęła się olimpiada. Przyłączyli się różni. Tacy, którzy sprzątają las. Którzy mają na to czas. No i w sumie powstał taki zespół biegaczy, który biegnąć do celu raczy. No i piękne są to zawody. Ale ja już jestem stary, jestem już nie młody i cieszę się, że i ta olimpiada ma swojego sędziego. Pojawił się sędzia, który jakby patrzy na to wszystko z boku i nawet komentuje. Jest to Paweł z Nizin Zielonogórskich, jak sam siebie mianuje. No i myślę sobie, ciekawa jest ta akcja. Obserwuję sobie z boku. Nie dotrzymuję kroku, ponieważ nie lubię się spieszyć, nie lubię gonić. Ja wolę w swoim tempie. Pokazałem wam ostatnio moją beczkę na miedź i tam będę miedź sobie wrzucał. No i wiecie, ciekawe różne wychodzą historie. Ale to opowiem w następnym filmiku, także biegną do celu, jeden z drugim, a za nimi wielu, biegną, nie ustępują, niektórzy z nich oszukują, niektórzy z nich miedź kupują, niektórzy kłamią, niektórzy suby kupują, także takie towarzystwo wzajemnej adoracji przystąpiło do rywalizacji. No i oglądam sobie to z zaciekawieniem. Lepsze to niż na kanapie się leniwienie. Gonią zawodnicy w spodniach i w spódnicy. Gonią za wzięcie. Zwalniają na zakręcie. A przed nimi nagroda, przed nimi 100 kilo miedzi. Kto tyle uzbiera, ten pierwszy na podium siedzi. Dobrze, moi drodzy, to tyle z wierszowanki takiej, a za chwilę film ważniejszy nagram pod tytułem Jestem człowiekiem nieporadnym życiowo. Troszeczkę będą się te tematy przeplatały, także sport zawitał pod strzechy, moi drodzy, w warsztatach, w różnych piwnicach i garażach. Teraz miedź się. Jaki teraz rym zrobimy? No, gonią zawodnicy, moi drodzy. Zostawili już lasu sprzątanie, bo zajęli się bieganiem. Bieganiem do celu, a jest ich bardzo wielu.